Na wschód od Edenu, John Steinbeck, dzisiaj w recenzji na Życiu Poczciwym. Zapraszam. John Steinbeck, wielki amerykański powieściopisarz, autor m.in. książki Myszy i ludzie, którą czytałem dawno, dawno temu, oraz książki Podróże z Charleyem, którą czytałem niedawno. Na wschód od Edenu to takie jego, można powiedzieć, że największe dzieło, najbardziej znane dzieło, może nie najbardziej znane, bo najbardziej znanym rzekłbym, że są Myszy i ludzie, ale to jest takie dzieło faktycznie, w którym pokazuje swój kunszt powieściopisarski John Steinbeck. I dlaczego sięgnąłem po tą właśnie powieść? Ze względu na to, że starzeję się chyba, coraz częściej sięgam po takie duże powieści. Na kanale też widzieliście, że coraz więcej takich recenzji jest tych molochów, tych dużych powieści, które gdy przetrwają próbę lat, zauważam, że to sprawia, że mają w sobie taką cząstkę, która ma ponadczasową wartość dla czytelnika, dla człowieka. Mają coś, co przetrwało próbę czasu. Ta powieść Na wschód od Edenu to z pewnością to. Kolejna książka, która odkrywa przez interpretację, przez kunszt autora część ludzkiej natury. W taki sposób, w jaki nie da się go opisać nie w takiej pięknej powieści. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że książka jest zasadzona na przełomie XIX-XX wieku, opowiada historię dwóch pokoleń pewnych rodów i ma takie bardzo osobliwe, delikatne, czasem mniej delikatne nawiązania do historii biblijnej. Między innymi braci Kaina i Abla, ale też walki dobra ze złem. Mamy te sprzeczności tutaj. I oprócz tego, że Steinbeck w niektórych postaciach, w niektórych sytuacjach zarysowuje to dobro i zło jako faktycznie antagonistyczne wartości, antagonistycznych bohaterów, takie czarno-białe pewne treści, to w innych przypadkach pokazuje często odcienie szarości i też walkę dobra ze złem. Co bardzo było dla mnie ciekawe, też jako fana Williama Jamesa, w tej książce Steinbeck wspomina Williama Jamesa, główny taki bohater, który jest swego rodzaju postacią boską, mędrca, archetyp mędrca, można powiedzieć, że tutaj prezentuje w tej książce Samuel. W pewnym momencie radzi swojemu synowi, żeby sprawdził tą książkę, którą do niedawno kupił, właśnie Williama Jamesa, o zasadach psychologii. I to jest bardzo ciekawe, bo William James, on nie rozpisuje się tu oczywiście więcej o Williamie Jamesie, ale William James jest wyznawcą pragmatyzmu, wyznawcą robienia w życiu tego, co działa. I to, co często działa, to działanie, a nie skupianie się na swoich stanach, na swojej psychologii i na w pewnym sensie przemielaniu tych swoich psychologii głębi, tych swoich traum, tej swojej przeszłości. Tylko działanie tu i teraz, tylko radzenie sobie z tym z każdą chwilą. I jak popatrzysz na autorów tej książki, nie na autorów, tylko na bohaterów tej książki, zobaczysz właśnie to, że często będziesz widział tu ludzi, którzy z takiego pragmatycznego punktu widzenia mają podejście do życia, które się sprawdza lub które się nie sprawdza. Inna sprawa, która w tej książce pięknie zostaje pokazana, moim zdaniem, to to, że to, czy jesteś przystosowany do życia, do trudnego życia, do trudnych sytuacji, do wydarzeń, które ci się przytrafiają, tak by dla życia nie ma znaczenia. O co mi chodzi, że te straszne rzeczy najczęściej, ale też piękne rzeczy lub rzeczy, których po prostu wydaje się, że nie możemy podźwignąć, będą się nam przytrafiać. I to ta śmierć, właśnie tragedia, wypadek, ogromna zmiana, czy dowiedzenie się czegoś strasznego o przeszłości, nawet naszej rodziny, może być, jest tym, co musimy znieść, czym musimy sobie poradzić, co musimy wziąć na barki. I ten tragizm życia to jest coś, z czym musimy żyć. W tej książce pojawiają się właśnie bohaterowie, którzy tak by sobie z tym tragizmem życia radzą lub nie. I nawet jeśli wydaje się, że ktoś jest tutaj, niektórzy bohaterzy są tacy, wiesz, w 100% dobrzy i wspaniali, to okazuje się, że nie potrafią podnieść na przykład ciężaru właśnie życia, ciężaru jakiejś wiedzy. I na przykład ochrona świata zewnętrznego przed taką straszną wiedzą, tak jak w tym przypadku czasem się to pojawia, w przypadku zresztą obu braci, Adama i Karola na początku, a potem synów Adama, pojawia się to właśnie ochrona jednego brata przez drugiego, tak jakby żeby pomóc im poradzić sobie ze światem. Tylko że ta ochrona nie do końca działa. Ostatecznie każdy z nas musi sam poradzić sobie ze światem. Musi faktycznie podnieść swój krzyż. Nawet jeśli jest tak ciężki, że wydaje nam się, że nie możemy go ponieść.
bardzo interesująca książka właśnie z tego punktu widzenia też pewnego wyboru w życiu, czy bycia skazanym na jakieś fatum, na przeznaczenie. Czy możemy decydować o tym, co stworzymy, czy nie. Czytając tą książkę, wgryzając się w tą książkę, ja akurat słuchałem audiobooka, czasem sprawiała, że czułem się niekomfortowo. Czułem takie zagubienie lub czułem pewną irytację niektórymi fragmentami, szczególnie tymi, gdzie faktycznie było pokazane zło. Zło w czystej postaci, zło, które wydaje się, że nie powinno istnieć, ale istnieje. Gdy jesteś skonfrontowany z tym, też kolejny raz każe ci się tą zastanowić, czy to zło, które też każdy z nas w pewnym sensie ma, nie dojrzewa za bardzo, nie pozwalamy mu rosnąć i nie zaczyna nas pożerać i czy nie możemy się sami, czy nie moglibyśmy się sami stać takim potworem. Wydaje się, że nie, ale nigdy nie wiadomo, bo ostatecznie John Steinbeck obrazuje właśnie kobietę, główną głównego antybohatera, jako właśnie takiego w pewnym sensie potwora. I tak jakby taką osobę ludzką, której czegoś brakuje. I to jest bardzo też interesujący wątek. Także pod względem tego, jak działa ludzka natura, czy szukanie, doszukiwania się głębszego sensu, przekładania pewnych sytuacji czy postaci na życie, gdy będziesz tą książkę konsumował, na pewno zobaczysz to. Podoba mi się też nawiązanie właśnie do historii biblijnej w tej książce i też pewna opowiadanie o tych pokoleniach i jak pewne wydarzenia nawet właśnie z wcześniejszych pokoleń wpływają na kolejne pokolenia. I też jako rodzic tym bardziej zastanawiam się nad tym, co wyprawiam w swoim życiu, żeby nie stworzyć czegoś takiego, jak w tej książce jest na przykład pokazane, jeśli chodzi o braci, zarówno głównego bohatera, jak i potem jego synów. Także ta książka zdecydowanie da ci bardzo dużo do myślenia, ale nie jest to tylko sucha filozofia, bo jest to piękna powieść, napisana wspaniałym językiem, napisana z ogromnym polotem, opisy właśnie tych Stanów Zjednoczonych, tej Kalifornii, Doliny Salinas. W ustach, w opisach Steinbecka ożywają w naszej świadomości, w naszej wyobraźni i przenosimy się tam do tego świata, gdzie powiedzmy, że są wtedy lata, początek roku, początek wieku XX, zaczyna się powoli wojna pierwsza i zaczynają Fordy, zaczynają jeździć, zaczyna się ta ogromna zmiana w życiu ludzi i już wtedy to jest zabawne, że ludzie, Steinbeck opisuje, jak ludzie wspominają z rozrzewnieniem dawne czasy, jak to kiedyś było fajnie. Żyjemy w podobnym momencie, w tym kontekście, jak świat się zmienia i jak sami wspominamy, powiedzmy lata 90., gdy byliśmy mali, jak to kiedyś było inaczej, łatwiej, cokolwiek sobie możesz w tym dodać. I tak z pokolenia na pokolenie ludzie właśnie sobie wspominają te dawne, łatwiejsze czasy. Tak też było w tych czasach Steinbecka, co tak dziwnie, śmiesznie się odbija, jeśli chodzi właśnie o to współczesne nasze społeczeństwo, współczesne życie. Nawet taki element jak to, że w dzisiejszych czasach, mówię tu w kontekście książki, czyli początek XX wieku, ten główny bohater, główna postać, archetyp mędrca, czyli ten Samuel Hamilton, mówi na przykład o tym, że w przyszłości nie będzie można być takim filozofem jak dawniej, znać się na wszystkim, opowiadać ogółem o rzeczach, bo będzie potrzeba tak wyspecjalizowanej wiedzy, że bycie ogólnym filozofem już nie będzie możliwe. Nie będziemy mogli tego objąć umysłem z każdej strony, w sensie takim ogólnym. No i chyba dużo się nie mylił. Może i na tamte czasy się trochę mylił, chociaż też zaczynały się już te przemysły. Zaczynał się taki przemysł, że już coraz trudniej było być złotą rączką do wszystkiego. Tak teraz, tym bardziej jesteśmy w miejscu, w którym musimy się na czymś skupić, musimy się na czymś wyspecjalizować. Ciężko filozofować o wszystkim. Książka naprawdę bajeczna. Polecam, szczególnie dla tych, którzy są zainteresowani naturą ludzką, lubią klimaty amerykańskie i lubią też taki wątek właśnie
głębszy, wręcz biblijny, który został przekazany w tym świecie relatywnie współczesnym, który nas bliżej dotyka. Świetnie stworzone też postacie. Steinbeck jest mistrzem tworzenia niesamowicie interesujących postaci. Postać Lee, postać głównej antybohaterki, postać głównego bohatera, wręcz jest taka najbardziej szara, ale jego brat czy jego synowie są naprawdę kolorowi. Czy ten Samuel, o którym wspomniałem, wspaniałe, wspaniałe postaci. Wspaniała książka, niejednoznaczny koniec i taki przekaz, że ostatecznie bardzo dużo zależy od nas, że ostatecznie na naszych barkach spoczywa to, jak sobie radzimy ze światem, jak odpowiadamy na świat, jak nie wydarzenia nas definiują, czy nie możemy być wręcz słabi, nie możemy być dobrzy, możemy być dobrzy, ale nie możemy być tak dobrzy, żeby nie móc sobie radzić ze światem. Wiesz, taki z tego przekaz bije, taki właśnie, który byśmy zobaczyli u Williama Jamesa, ten pragmatyzm, o którym wspominałem wcześniej, bije z tej książki. Jako taki przekaz, że w życiu trzeba w pewnym sensie faktycznie odpowiadać pragmatycznie, praktycznie robić to, co działa. To jest taki element, z którym w 100% się zgadzam i w 100% też tak jakby widzę współcześnie podobną potrzebę patrzenia na świat, na to, jak odpowiadamy na świat. Dziękuję bardzo za oglądanie Was w Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce oraz recenzji za tydzień. Do zobaczenia, cześć.